Tradycyjnie na początku Was witam bardzo serdecznie. Tradycyjnie też zapraszam do tego, żeby zawczasu wyznać wszystkie swoje grzechy. Jeżeli ktoś czegoś nie ma, ktoś czegoś zapomniał, to niech się po prostu teraz zgłosi. Nie mamy dużo czasu. Co się stało? Chciałem, żebyśmy spróbowali nauczyć się piosenki, które mamy tutaj na naszej tablicy. Dotknij Panie moich oczu, aby przejrzał. Ona dobrze będzie pasowała do treści naszej dzisiejszej katechezy. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. A jak nie chcecie? No, was zmuszać. Słuchajcie, sprawa wygląda mniej więcej w ten sposób. Czwarte spotkanie, czyli powinniśmy sobie wyprawić teraz połowinę. Bo mniej więcej połowa naszego czasu jest za nami. Jak skończymy spotkanie, to możemy tak chodzić definitywnie. Cztery spotkania za nami, cztery spotkania będą przed nami. Ale jaki jest rezultat? No taki trochę smutny. Po trzech spotkaniach, które były, 15 osób już nie ma. Nie mówię o nich skreśleni, bo to jest takie bardzo brzydkie słowo. Żadnego człowieka nie wolno skreślać. Ja też tego nie skreślam. Ale używam innego słowa. Odsunięty. Do następnej grupy, która się zawiąże do przyszłego roku. Może ktoś zrozumie, że powinien trochę wziąć więcej odpowiedzialności za swoje przygotowanie, za chodzenie, za pewien taki porządek, który powinien panować. Jak ktoś nie chodzi na spotkania, nie daje żadnego znaku życia, nie bierze materiałów, to wydaje o sobie złe świadectwo. Ale postanowiłem sobie nie narzekać. Postanowiłem sobie chwalić. Chcę pochwalić 54 osoby. Dokładnie tyle policzyłem osób, do których mogę powiedzieć, że poważnie podchodzą do swojego przygotowania do wyżmowania. Byli na wszystkich spotkaniach. A będąc na spotkaniach też nie pokazali na przykład pustych materiałów, tego, że nic nie potrafią powiedzieć i tak dalej. I dzisiaj będę miał taką propozycję, taki bonus dla tych najaktywniejszych. Zamkniemy dzisiaj pewien cykl, to za chwilę przejdziemy jeszcze do treści katechezy i rozpoczniemy coś innego, coś drugiego, taki drugi cykl spotkań. On będzie trochę inaczej wyglądał. Będziemy spotykać się tu w kościele na spotkaniu, ale po każdym spotkaniu spotkamy się jeszcze drugi raz w mniejszej grupie, w mniejszym gronie, żeby jeszcze te treści przypomnieć sobie i w mniejszym gronie móc porozmawiać, bo teraz to sobie siedzicie i słuchacie. Rzecz w tym, żeby też zacząć o tym mówić. Więc to, co czeka Was teraz, to cztery spotkania w kościele, cztery spotkania w małej grupie, czyli 8 spotkań, plus oczywiście rekolekcje, same próby, po prostu przed wyżmowaniem. To będzie taki normalny tryb dla wszystkich. Ale bonus i niektórzy z Was będą mogli wziąć udział w takich weekendowych rekolekcjach. Przyjść na godzinę w piątek, potem do południa w sobotę, po południu w sobotę i w niedzielę do południa, łącznie z mszą świętą, na której jedziemy wspólnie. Jeżeli ktoś na tych rekolekcjach będzie obecny, przeżyje je w całości, to podkreślam, będzie zwolniony z tych kolejnych miesiącach, lutym, marzec i tak dalej, w spotkaniach w kościele, w spotkaniach w małych grupach. Po prostu te spotkania, treści zrobimy w takiej jednej pigułeczce w czasie naszych rekolekcji. Te rekolekcje odbędą się tu w parafii, głównie w sali na parafii. Być może też pójdziemy do Sióstr Miłosierdzia na Starym Rynku. To będzie bezpłatne, a nawet może, że tak powiem, spotkacie tam jakieś ciastko, wodę czy herbatę, żeby się trochę posilić i zrobić sobie jakąś przerwę. W czasie tych rekolekcji też będą nasze spotkania, ale też obejrzymy sobie jakieś filmy, porozmawiamy, może się uda zaśpiewać, wspólnie pomodlić, ale tę ofertę nie kieruję do wszystkich. Tę ofertę kieruję tylko i wyłącznie do tych 54 osób, które do tej pory uczciwie traktowały swoje przygotowanie. Dzisiaj każdy z Was dostanie, jak zawsze, materiały
I przy waszym nazwisku będzie albo tylko imię i nazwisko. I to znaczy, że do końca nie jest dobrze i nie mogę być zadowolony z twojego przygotowania. A na niektórych będą takie szczęśliwe numeryki. Zapraszam na rekolekcję i ta osoba będzie mogła na te rekolekcje przyjść. Są dwie grupy tych rekolekcji, bo sala nie jest duża, a też nie chcę, żeby tu były jakieś takie dzikie tłumy na tych rekolekcjach, więc są dwa terminy. Pierwszy termin to jest 6-8 lutego, a drugi termin to jest 13-15 lutego, tydzień po tygodniu. Oczywiście nie jest to przymus, ja nikomu nie każę na tym być, ale bardzo proszę, jeżeli osoba zaproszona na tę rekolekcję będzie wiedziała, że z jakiejś racji nie może na niej być, albo nie chce być, to prosiłbym o to, żeby mnie poinformować, żebym wiedział, że tej osoby nie będzie, że nie mogę na nią liczyć. Być może ktoś w zamian mógłby na tę rekolekcję się udać. Więcej jeszcze szczegółów na koniec naszego spotkania. Ściąga. Próba śpiewu była. Kochany Szymon, uśmiechnij się, proszę zamknąć troszeczkę. Drogi chłopcze, nie rób też takiej kwaśnej miny. Nie jest źle, mogło być gorzej. Chciałbym, żebyś uświadomił sobie jedną rzecz, że w życiu wielu z was do tej pory dzieje się rzecz taka, że ktoś bierze odpowiedzialność za twoje życie religijne. 16 lat temu ktoś wziął odpowiedzialność za ciebie, przyniósł cię do kościoła, może tego, stanął, może przy tej nawet chrzcielnicy i cię ochrzcił. Nikt cię nie pytał nawet, nie? Zdanie. Za ciebie. Potem na wózeczku wjeżdżałeś do kościoła. Potem miałeś 3-latka, biegłeś do szopki. Mama cię brała za rękę, prowadziła, tłumaczyła. Nikt za bardzo z tobą nie dyskutował nawet przy pierwszej komunii. To było oczywiste. Druga klasa, idzie się do komunii. Czwarta, odnowienie przyrzeczeń. Zobacz, być może całe życie ktoś bierze odpowiedzialność za twoje życie religijne. Bierze cię za rękę i każe coś robić. Idź na rekolekcję, idź, bo jest wierzmowanie, idź, bo jest przygotowanie, idź, bo jest msza święta, idź się wyspowiadaj. A ktoś wchodzi w takie bardziej dorosłe życie. Ma 15, 16, 17 lat. Zaczyna mu to być niewygodne. Pyta się po co? A muszę do tego kościoła? A mi się nie chce? A mi zimno? Autobusy źle kursują. No tak jest podobno. Nudzę się na tej mszy świętej. Piosenki mi nie odpowiadają, bo ja wolę jakiś taki metal, a tu ktoś coś smęci. Ktoś może fałszuje. Ktoś może się nie umył i przyszedł do kościoła i brzydko pachnie. A ja muszę być w tym kościele. Albo każą mi do tej budki drewnianej przyjść. Klęknąć, a po drugiej stronie taki śmieszny, ubrany facet siedzi, a ja mam wymoić mu grzechy. Nie chcę! Buntuję się. Bierzmowanie, mam jakieś, przychodzić na jakieś spotkania, siedzieć, ławka trochę niewygodna. Buntuję się. Bardzo często młodzież zaczyna się buntować. Zaczyna sobie stawiać pytania, zaczyna trochę wierzgać. Ja wam powiem, bardzo dobrze. Buntujcie się. Stawiajcie sobie pytania. Zastanawiajcie się. I wiecie co? Jeżeli odkryjecie, że wasze życie religijne to jest taki wielki plecak z kamieniami i cegłami, że to jest taki wielki ciężar różnych obowiązków do kościoła, do spowiedzi, na rekolekcje, spotkania, ciągle muszę, ciągle ktoś popędza, ktoś sprawdza, to mam dla siebie radosną nowinę. Możesz, a nawet powinieneś, ten plecak zdjąć, położyć i zostawić. Bo takie przeżywanie swojego życia religijnego
nie ma naprawdę żadnego sensu i żadnej wartości. Ale mając nadzieję, że jesteś dziewczyną i chłopakiem rozumnym, zachęcam was do czegoś innego, żeby pomyśleć, jak inaczej można spojrzeć na życie religijne, jak inaczej można spojrzeć na sakramenty, o których dzisiaj chcę więcej mówić. Msza święta, spowiedź, wierzbowanie. Traktujemy to jako ciężar, a możemy zobaczyć to zupełnie innym światem. Ale powoli. Najpierw chcę wrócić do waszej ulubionej postaci, czyli do... Jeszcze raz. Chcę wrócić do waszej ulubionej postaci, która występowała w czasie naszych spotkań. Byliście zachwyceni jej urodą i inteligencją. Czyli chcę wrócić do postaci, która ma na imię... Kunegunda. Do? Kunegunda. Do kogo? Ania. Do Ani. Oczywiście, że do Ani. Jak się komuś podoba Kunegunda, podobno o gustach się dyskutuje, ale współczuję też jej żony. Chcę wrócić do Ani. Do jej randek. Ania spotkała się na pierwszej randce, na drugiej, na trzeciej, czwartej, piątej. Ma swojego księcia z bajki, spotyka się z nim, może go oglądać, może mówić do niego, może go słuchać, ale zapytam was takiej rzeczy. Czy Ani i jej chłopakowi wystarczy tylko to, że się spotkają przy stoliku? Czy wystarczy tylko to, że będą na siebie patrzeć, a Ania będzie trzepotać rzęsami? Czy wystarczy, że ona będzie mówić do niego, on do niej, że będą się nawzajem słuchać? Czy im to wystarczy? Czego jeszcze będą chcieli? Czego jeszcze będą chcieli? Na tych randkach. Zresztą jeszcze poczekajmy. Czego by jeszcze chcieli? Czego by ona chciała? Czego on by chciał? Śmiało, pomyśl. Jesteś odważny? Proszę tylko nie wskakiwać z seksem. To jest mądra dziewczyna, ona poczeka do ślubu. Ale zostawmy współżycie, które zastrzeżone jest małżonką. Czy potrzeba mimo wszystko czegoś? Czego? To nawet padło jedno słowo. Pocałunku? Czego jeszcze? A czy ona chciałaby, żeby w pewnym momencie on tutaj leżał dłonie na stoliku, nie? To jest jej, to jest jego dłoń. Czy ona chciałaby, żeby te dłonie tak trochę, tak. O, tak, nie? Tak. Chciałaby? Pewnie by chciała. Zobaczcie, to jest zupełnie naturalne, że jak się ludzie kochają, to chcą się spotykać. Jak się spotykają, to chcą rozmawiać, patrzeć na siebie. Ale jak się ludzie kochają, to chcą się też dotknąć. Ona chciałaby, żeby on wziął ją za rękę. Chciałaby, żeby ją przytulił. Chciała, żeby pocałował. Ona się wtedy poczuje taka kochana, dowartościowana, bezpieczna, ukochana. To jest normalna, ludzka rzecz. To się oczywiście rozwija, ale to jest normalna rzecz, normalna sprawa. I tak powinno być w związku. Dziwna to by była para narzeczonych, nie? Którzy po zaręczynach na miesiąc przed ślubem jeszcze by się bali, nie wiem, wziąć za rękę, nie? I przejść się przed miasto. To jest naturalne. Nawet jest taka ładna manifestacja, nie? O, trzymam ją za rękę, moja dziewczyna, mój chłopak, nie? Niech wszyscy widzą, niech zazdroszczą. Takie normalne, ludzkie. Człowiekowi potrzebne jest dotykanie. Ale znowu nie chcę mówić o żadnych randkach, tylko chcę mówić o Panu Bogu. Pan Bóg chce być dotykany i Pan Bóg chce dotykać. Posłuchajcie Ewangelii. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na pustynię. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, mówiąc wprost, prostytutka,
Dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Opuszczam ten fragment, jak chcecie, poszukajcie w domu, ale koniec tej historii. Potem Jezus zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami otarła. Nie dałeś mi pocałunku. Zobaczcie, Jezus ma pretensje. Nie dałeś mi pocałunku. A ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. I znowu opuszczam fragment. Kobieta odchodzi oczyszczona ze swoich grzechów. Ale co się działo? Zobaczcie, kobieta dotknęła się jego stóp. Obmywała te stopy swoimi łzami. Ocierała włosami, całowała. Dotykała. A Jezus pozwolił. Mimo że wiedział, kim jest ta kobieta. Mógł się narazić na różne pomówienia, na różne plotki. Ale wiedział, że jest to tej kobiecie bardzo potrzebne. I przez ten dotyk, tę bliskość, kobieta przeżyła swoje nawrócenie, swoje oczyszczenie i wyszła z tego spotkania odmieniona. Dotknęła Jezusa. Inna historia. To była Ewangelia Łukasza, a teraz przeczytam wam fragment z Mateusza. Bardzo króciutki, 3 wersety. Gdy Jezus szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Widzicie, co się stało? Jezus spotyka trędowatego, albo trędowaty Jezusa. Trędowaci w tym czasie byli na marginesie ludzkości, gdzie się ich bali. Mówili tak: damy wam jakąś jałmużnę, żebyście nas nie atakowali, ale bądźcie z daleka, my się boimy waszej choroby. Brzydzimy się na was patrzeć i boimy się o nas samych, żeby nie dotknąć i nie zachorować, nie zarazić. Ale trędowaty wie, że Jezus może go uzdrowić. Więc biegnie do niego, przypada i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A co robi Jezus? Mówi: chcę, bądź oczyszczony. Ale zwróćcie uwagę, jak on to robi. Jestem Jezusem w tym momencie. Ktoś podbiega, trędowaty: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus robi w ten sposób: chcę, bądź oczyszczony. Tak? Nie. Robi zupełnie coś odwrotnego. Ważniejsze od tego, co on mówi, jest ważniejsze, co robi. On dotyka, dotknął trędowatego i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Zobaczcie, nie bał się go. Nie brzydził się go. Pokazał Jezus, że ten człowiek jest dla niego ważny. Pokazał bliskość przez dotknięcie. Dotknął go i został człowiek uzdrowiony z tego. Zobaczcie, Jezus chce być dotykany i sam chce dotykać. On nie chce być tylko jakimś mądrym nauczycielem, który powie ci: to jest przykazanie, przestrzegaj, to jest drogowskaz, idź tam, tego nie rób. Ale on chce bardzo mocno wejść w twoje życie. On chce dotykać. On chce bliskości. On chce cię wziąć za rękę. On chce cię przytulić. On chce cię pocałować. To jest Jezus. I teraz chcę was zaprosić do pewnej rzeczy. Jeśli chcesz, nie musisz. Chciałbym zaprosić cię do tego, żebyś spróbował przez kilka minut wczuć się w chorego człowieka, chorego na krew. Nie jesteś trędowaty, przypuszczam. Nie widać, nie czuć. To nie jest problem polski współcześnie. Ale każdy może pomyśleć chwilę i odgadnąć taki duchowy trąd swojego życia. Jakieś swoje grzechy,
swoje słabości, swoje trudności, nawet nie będące grzechem, które są takim prądem, które nie pozwalają Ci cieszyć się życiem, które sprawiają, że jesteś, nie wiem, zmartwiony, smutny, może zrozpaczony, że trudno Ci żyć, że jesteś taki chory duchowo i chciałbyś się uzdrowić, uwolnić od tego. I chciałbym, żebyś tak w duchu, w wierze spróbował spotkać się z Jezusem. Spotkać się z Jezusem i Jezusowi powiedzieć bardzo proste zdanie. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I spróbował w wierze przeżyć takie spotkanie z Jezusem, w którym On Cię dotyka i uzdrawia z Twoich chorób, z Twoich grzechów, z tego Twojego duchowego trudu. Bardzo praktycznie będzie się dokonywało to w ten sposób. Jesteście tutaj w swoich ławkach, ale jesteśmy w Kościele. Wiemy, że tam z przodu jest szczególne miejsce. Jest tabernakul, miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu. Wierzymy, że to jest szczególne miejsce, że to jest Bóg, że On tam mieszka pośród nas. Za chwilę zostawię Was znowu na, powiedzmy, 7 minut po to, żeby każdy z Was przez chwilę pomyślał, co może być prądem Jego życia. Następnie w dowolnym dla siebie wybranym czasie wstał ze swojego miejsca, spokojnie podszedł tu bliżej, może nawet do tego pierwszego kroku. Może być ucho i w ciszy, mając świadomość Bożej obecności tu w Kościele, powiedział Jezusowi to jedno zdanie. Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Powtórzmy głośno. Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeszcze raz. Tak, bądź inaczej to możesz sformułować, żeby oddać tylko sens tych słów. Potem wrócisz na swoje miejsce. Ale uwaga. Myślę, że poznaliście już mnie na tyle, że wierzycie w to, że nie będę notował. Poszła. Poszła. A ten mnie poszedł. Nie. Niczego nie będę notował. Możesz pójść. Nie musisz iść. Niech to będzie Twoja decyzja. Czy chcesz wejść w taką formę modlitwy, takiego pewnego duchowego ćwiczenia? Ja Ci daję tylko czas, miejsce, że można to zrobić. Zachęcam Cię do tego, ale nie nakazuję. Więcej, jeżeli czujesz się przymuszony, to Ci zabraniam. Nie rób tego. To nie jest dobrze. Ale jeśli chcesz, to zrób. Jednego tylko żądam, żebyś te kilka minut nie przeszkadzał innym. Nie śmiał się, nie rozmawiał, nie wygłupiał się. Ja w tym czasie wezmę gitarę i będę śpiewał. Jeśli ktoś chce się włączyć, zapraszam tę piosenkę. Dotknij, Panie, teraz chyba rozumiecie, o co chodzi, że jest to piosenka, która pasuje do dzisiejszego spotkania. I w tym czasie, powiedzmy 5 minut, bardzo proszę, jeśli chcesz wyjść, wspomóc się i wrócić. Nie musisz tam klęczyć bardzo długo. To mogą być naprawdę kilkanaście, pół minutki Twojej modlitwy. Zapraszam. Zachęcam. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczu. Wiem, że teraz poszli. Nie wiem, czy wszyscy naprawdę nie interesuje mnie to.
żeby tak rachować i sprawdzać, bo to jest taka wewnętrzna i osobista sprawa każdego z Was, ale koncentrując się na tych, którzy poszli i nie mogąc zajrzeć w serce, muszę zgadywać. Więc zgaduję, że niektórzy z Was podeszli tego poważnie, a niektórzy nie poważnie. Ale nawet jeżeli ktoś podszedł poważnie, to w czasie tej chwili modlitwy no, mógł przeżyć coś takiego dobrego, mógł mieć takie poruszone serce, może faktycznie przypomniał sobie coś trudnego w swoim życiu, faktycznie poszedł z tym do Jezusa, faktycznie w duchu powiedział: Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I być może ten czy ów spośród Was czuje w tym momencie takie pocieszenie, takie zbudowanie, tak się dobrze czuje, tak przeżył jakby spotkanie z Jezusem, tak jakby doświadczył naprawdę dotknięcia Jezusa na Jego głowie może, na Jego życiu, takiego dotknięcia Jezusa, który uzdrawia. Ale przypuszczam też, że mogą być takie osoby, które naprawdę bardzo poważnie do tego podeszły, a nie przeżyły niczego specjalnego. I chcę Wam powiedzieć, że to jest też normalna rzecz. I że to nie jest źle. Raz przeżywamy coś, innym razem nie przeżywamy. To jest naturalne i normalne. Ale chcę Wam powiedzieć o rzeczy bardzo ważnej. W Kościele mamy 7 znaków, co do których możemy być pewni, że dotknął nas Jezus. Dzisiaj na sumie kilkoro dzieci przyniesiono do tej chrzcielnicy. I był znak. Ksiądz polał głowę wodą, powiedział: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I Kościół mówi: możesz być pewny, Matko i Ojcze, że Jezus dotknął to dziecko. A nawet więcej, możemy być pewni, że Jezus pocałował to dziecko, gładząc grzech pierworodny, dając łaskę, czyniąc dzieckiem Bożym. Inny znak. Ta drewniana budka. Przychodzisz, wyznajesz swoje grzechy, żałujesz. Ksiądz mówi: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Niezależnie co czujesz, jeżeli potrzebujesz tego poważnie, to Kościół Ci mówi: jesteś pewien, że Jezus dotknął Twojego życia. Pocałował Cię. Twoje grzechy zostały zgładzone. Tak jak Ty kobiety w Ewangelii. Jeżeli jesteś na mszy świętej, przystępujesz zwłaszcza do Komunii Świętej, to Kościół mówi: możesz być pewny, że dotknął Cię Jezus. Że pocałował Cię Jezus. Że to jest pocałunek. W czerwcu, nie znamy jeszcze dokładnej daty, kiedy będzie Wasze wierzchowanie, to będzie uroczystość. Ubierzesz się może ładnie, podejdziesz do księdza biskupa, przyjmij znamię Garnka Świętego, znowu jakieś słowa, jakiś znak, ale Kościół mówi Ci: możesz być pewien, że dotyka Cię Bóg, że masz taki pocałunek, a w przypadku wierzchowania to jest taki pocałunek, którego się nie da zmyć. Charakter sakramentalny. Zobaczcie, w taki sposób można spojrzeć na sakramenty. W taki sposób można spotkać, możemy zobaczyć swoje życie religijne jako spotkanie z Jezusem, który nas dotyka, który nas całuje, jako pewną bliskość. I do tej bliskości Jezus nas zaprasza. Ale jest jedno bardzo ważne ale. Sakramenty są dla tych, co wierzą. Wcześniej musi być wiara. Bo jeżeli wiary nie będzie, to te sakramenty będą zupełnie inaczej interpretowane. Zobaczcie, wrócę do ramki Ani. Najpierw na tych ramkach było słuchanie. Słuchać. Na tych randkach było mówienie. I na tych randkach
Później jest dotykanie. I jest to pewien porządek. Najpierw to, potem to. Najpierw się spotkali, mówili, rozmawiali, a potem on ją dotknął. A potem on ją ucałował. A potem on ją przytulił. Wyobraźcie sobie, że porządek jest odwrócony. Ania przychodzi na swoją pierwszą randkę do jakiejś kawiarni, a tu chłopak bez słowa ciągnie ją w jakiś zaułek, zaczynają przyciskać do siebie, zaczynają całować, wsadzać swój język nie wiadomo gdzie. Jak ona się czuje? Kochana? Bezpieczna? Ona się czuje gwałcona. Dlaczego? Dlatego, że chłopak przeszedł do działania bez słowa. Gdy jest słowo, gdy się spotykają, rozmawiają, słuchają siebie nawzajem i poznają, to potem czymś normalnym, że się przytulą i pocałują. Ale jeżeli nie ma tego, a od razu chłopak przychodzi do macania i całowania, to dziewczyna odbiera to jako gwałt. Jako coś, czym się brzydzi, czego nie chce, co jest jej bardzo nie w smaku. Jeżeli jest silna i mądra, to powinna od razu wychlastać chłopaka pytyska. I bardzo. Ale zobaczcie, przekładając to znowu na sprawy duchowe, tak samo jest sakramentami. Bóg nas kocha. Ale jeżeli bez wiary, bez słowa, bez tego poznania, kim On jest, bez rozmowy z Nim, bez modlitwy, zaczniemy przystępować do sakramentu, to mimo, że Bóg nas naprawdę kocha, to my to subiektywnie odczujemy jako gwałt na nas. I tak to przeżywają młodzi ludzie. Do kościoła. Gwałt. Masz się wyspowiadać. Gwałt. Do bierzmowania. Gwałt. Nie wolno gwałcić. Ale nie chodzi mi o to, żebyś w tym momencie przestał chodzić do kościoła, przestał się spowiadać i nie przystąpił do bierzmowania. Ale chciałbym, żebyś poprzedził to swoim słowem, które poznajesz o Bogu i swoim słowem, które do Boga mówisz. Żeby w twojej relacji do Boga było słuchanie Boga, było mówienie do Boga i było dotykanie Boga, czyli pocałunek, czyli sakrament. To jest właściwy porządek. I zobaczcie, tu są streszczone nasze katechezy. Dwie poprzednie i dzisiejsze. Tu jest mowa o Słowie Bożym, bo tu poznajemy Pana Boga, Jezusa, Jego charakter, Jego intencje wobec nas. Tu była katecheza, która uczyła nas mówić do Niego, modlić się metodą lekcji Divina, modlitewnie rozważać Słowo Boże. A dzisiejsza katecheza jest o dotykaniu, o sakramentu. Spróbujcie w taki sposób spojrzeć na sakrament. Spróbujcie tak przeżyć swoją wiarę. Do tego bardzo Was zapraszam.